Spora część historii XX wieku upłynęła pod znakiem dwóch równie zbrodniczych ideologii. Dziś nazizm, jak najbardziej słusznie, stał się niemal synonimem zła, a publiczne popieranie go jest dziś całkowicie społecznie nieakceptowalne. Tymczasem gadżety z podobiznami zbrodniarzy komunistycznych stały się już niemal elementem popkultury, a w krajach zachodnich do dziś zauważalnym poparciem cieszą się partie komunistyczne, otwarcie korzystające z radzieckiej symboliki. Zbrodniczy charakter komunizmu był naturalnym skutkiem jego założeń ideowych. Tezy Lenina, inspirowane dziełami Marksa, postulowały postrzeganie świata jako pola walki klas, której jedynym możliwym wynikiem jest ucisk jednej strony przez drugą. Zakładały istnienie odpowiedzialności zbiorowej i przypisywały ludziom winę na podstawie przynależności do grupy oraz wprost zakładały konieczność stosowania przemocy i terroru rewolucyjnego. To wszystko połączone z niewydolną gospodarką centralnie planowaną zastosowano w sumie w kilkudziesięciu krajach całego świata i w najlepszych wypadkach skutkowało to wpychaniem ludzi w nędzę, a w najgorszych dało najbardziej zbrodnicze reżimy w historii świata. Tymczasem do dziś w przestrzeni publicznej co jakiś czas można spotkać ludzi, często młodych, radośnie manifestujących przynależność do tej ideologii oraz do znudzenia powtarzających, że pomimo iż wszystkie dotychczasowe próby skończyły się tragicznie, to następnym razem na pewno się uda. No po prostu jestem głęboko w sercu komunistą. Rozumiem. Uważam, że system socjalistyczny jest przyszłością tego świata. Dobrze, ale zdajesz sobie sprawę, że próbowano wielokrotnie komunizm wdrażać w różnych miejscach świata i zazwyczaj się to nie kończyło najlepiej. No. Zgadza się, bo przeszkodą jest czynnik ludzki. Co istotne, zjawisko to nie ogranicza się do przypadkowych osób i również z ust niektórych zachodnich polityków co jakiś czas można usłyszeć słowa uznania dla komunistycznych dyktatorów. Jak choćby gdy Malcolm Turnbull, premier Australii, chwalił przewodniczącego Mao jako wielkiego przywódcę, czy premier Kanady Justin Trudeau oceniał Fidela Castro jako wybitnego lidera. Jednocześnie w wielu krajach zachodnich formalnie istnieją partie i organizacje komunistyczne, a nawet w programach rozrywkowych można spotkać prezentowanie komunizmu jako zwykłego poglądu, takiego jak każdy inny. I'm literally a communist. A z kolei w New York Timesie mogliśmy jakiś czas temu przeczytać, że, cytuję, pomimo swoich wad, rewolucja komunistyczna nauczyła chińskie kobiety mieć wielkie marzenia. Co ma mniej więcej tyle samo sensu, co pisanie, że nazizm może i miał swoje wady, ale przywrócił Niemcom wiarę w ich naród. Rodzi to wszystko pytanie, dlaczego? Pierwszym i być może podstawowym powodem jest ignorancja historyczna. O ile w Polsce zbrodnie komunistów są zawarte w programie edukacji i funkcjonują w przestrzeni publicznej, gdyż dotykały one bezpośrednio nas, to w krajach zachodnich czy USA już tak nie jest. Osoba niezainteresowana historią może po prostu nigdy nie zetknąć się z informacjami na temat masowych mordów, głodu czy aparatu terroru stosowanego w krajach komunistycznych. W połączeniu z naturalnie występującą u niektórych osób potrzebą buntu przeciw tradycyjnym systemom, może to przyciągać do idei, symboli czy postaci, które wystarczy, że kojarzą się ze sprzeciwem wobec zastanego porządku świata, przy jednoczesnym braku wgłębiania się w to, co one tak naprawdę reprezentują. Zwłaszcza, gdy komuś nie chodzi o świadome wyznawanie przemyślanych idei, tylko o zamanifestowanie swojego aktywizmu. Absolutnym szczytem tego zjawiska są ludzie rzekomo zatroskani o los uciśnionych i prawa mniejszości seksualnych, obnoszący się jednocześnie z podobizną Che Guevary, sadystycznego mordercy współtworzącego kubański reżim, który umieszczał homoseksualistów w obozach koncentracyjnych. Kolejnym czynnikiem jest tu to, że wyznawanie tych idei daje ludziom możliwość pozbycia się wszelkiej odpowiedzialności za własne porażki. Zakłada ono, że dopóki nie wprowadzi się komunizmu, to wysoką pozycję w społeczeństwie, zwłaszcza sukces ekonomiczny, można uzyskać jedynie dzięki wyzyskowi, a zatem jeśli komuś nie wyszło w życiu, to po prostu padł on ofiarą ucisku klasowego i jest to przede wszystkim wina niesprawiedliwego systemu. W ten sposób napędza to resentyment wobec ludzi, którzy odnieśli jakiś rodzaj sukcesu. A dodatkowo postuluje, że uraza do takich osób, czy chęć odebrania im tego, co osiągnęli, jest nie tylko uzasadniona, ale i dobra. W ten sposób karmi to podstawowe ludzkie uczucie zawiści, obecne w każdym z nas. Kolejną kwestią jest to, że komunizm proponuje pozornie atrakcyjną perspektywę odcięcia się od wszystkiego, co było i stworzenia od zera nowego, doskonałego społeczeństwa, co naturalnie przemawia w większym stopniu do ludzi inteligentnych, kreatywnych, wykształconych, przekonanych o swojej wyjątkowości i którym się wydaje, że to akurat oni wiedzą, jak powinno wyglądać społeczeństwo. Co widać po tym, że tego typu poglądy znacznie częściej występują w środowiskach akademickich. Dla przykładu 18% amerykańskich profesorów nauk społecznych określa samych siebie jako marksiści. Idee te potrafią też natrafiać na podatny grunt wśród wszelkiej maści studenckich aktywistów, przyciąganych do możliwości ignorowania wszelkich dotychczasowych norm i niczym nieskrępowanego działania w realizowaniu nowego wspaniałego świata. I don't think you should speak. But that doesn't really comport with the First Amendment. I don't care. You don't care. I don't care.
Why not? I don't think that's a like relevant document right now. Mając to wszystko na uwadze, należy też wspomnieć, że krytyka komunizmu wcale nie musi oznaczać pełnej akceptacji wszystkiego, z czym komunizm rzekomo chce walczyć. Obecne systemy ekonomiczno-społeczne mają oczywiście swoje wady, które można i należy wytykać, a krytyka zastanego systemu kapitalistycznego sama w sobie wcale nie jest niczym złym. Jednak postulowanie, że lekiem na problemy kapitalizmu jest komunizm, to próba leczenia kataru dżumą. Tymczasem komunizm, tak jak wiele innych totalitarnych ideologii, jest tworem przede wszystkim żerującym na niejednokrotnie być może słusznych zarzutach wobec obecnej rzeczywistości społecznej, ale również odwołującym się do naszej pychy, zawiści oraz zwykłego ludzkiego odruchu chęci stworzenia doskonałego świata według własnej wizji, które przecież można spotkać w każdym z nas. And then when the Marxists say, well, that wasn't real Marxism, what it really means, and I've thought about this for a long time, it's the most arrogant possible statement anyone could ever make. It means, if I would have been in Stalin's position, I would have ushered in the damn utopia instead of the genocidal massacres, because I understand the doctrine of Marxism and everything about me is good. It's like, well, think again, sunshine. You don't understand it. You don't understand it. And you're not that good. And if the power was in your hands, assuming you had the competence, which you don't, you wouldn't have done any better. And even if you had, there would have been someone else waiting right behind you to shoot you the first time you actually tried to do anything good. And that's what happened to all the old guard who ran the damn revolution. Stalin rounded them all up and shot them, along with their families and millions of other people. So even if you do happen to be that avatar of moral purity that you claim implicitly, the probability that you'd get to act out your goodness in relationship to those possessed by your ideology is zero. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to zobacz również inne nasze filmy. A gdyby ktoś chciał nas wesprzeć, to zapraszam na nasz profil na Patronite. Do usłyszenia.